Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Farmer z Wielkopolski. Witam serdecznie w kolejnej nieplanowanej czterodniowej przerwie na kanale, którą mówiłem, że już nie będzie, nie będzie, nie będzie, a z drugiej strony widzicie, że coś tam niestety bywa, że po prostu nie mam na przykład nagranego nic materiału, na przykład na zapas albo cokolwiek, żeby publikować dla Was te codzienne odcinki i vlogi. Więc także w najbliższym czasie chcę to zmienić, także witam serdecznie w kolejnym filmie właśnie z hodowli królików mięsnych, który miał pojawić się we wtorek lub środę, ale no niestety przesuwam to na sobotę i tak dalej, więc teraz przez najbliższy weekend postaram się dla Was ponagrywać parę vlogów i filmów, to co teraz się pojawi, bo to co mówiłem raz i tak dalej, to również miało się to już pojawić po tygodniu temu i tak dalej, więc generalnie za to Was serdecznie przepraszam. A jak witam Was serdecznie, jak już mówiłem, w hodowli królików mięsnych. Witam serdecznie w dawnym, oczekiwanym filmie, co dzisiaj opowiem z hodowli królików, bo pozmieniało się troszeczkę i tak dalej, więc generalnie chcę Wam to oczywiście opowiedzieć i oczywiście też o takich planach związanych z przyszłością hodowlą, przyszłości hodowli królików, które mniej więcej chcę rozpocząć już niebawem. Może niebawem, dla mnie to może być jeszcze kawałek drogi dalej, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnienia innym oraz bardzo serdecznie zapraszam na kanały, które są wymieniane, czyli Jarosław Stankiewicz, AgroZetosiak oraz też Matty Farmer V2. No i co tu się zmieniło? O, nawet piesek czuwa nad królikami i tak dalej, więc generalnie tak to też wygląda. I co się takiego, moi drodzy, pozmieniało? Pozmieniać się za dużo nie pozmieniało, jeśli chodzi o kratki, bo nic nie budowałem. Nadal jest tak, jak jest, jak było i tak to na póki co chyba zostanie jeszcze. Jak widzicie, tutaj jest pusta kratka, bo w poprzednim odcinku z hodowli królików, którą nagrywałem dla Was około 3 tygodni temu, jak się nie mylę, i tak dalej, to tutaj były młode króliki, te dwa, które zostały, są przesunięte w miejscu, gdzie się wykociły właśnie samiczką. Natomiast przesadziłem je, ponieważ gdy wywalałem ostatnio obornik, bo tego towaru teraz narobiło dosyć sporo ostatnimi dniami i tak dalej, więc no musiałem je też wyczyścić. Myślę, żeby dać te kratki na wiosnę jakoś je trochę umyć, jak będę miał na przykład więcej królików, albo zanim tego jeszcze, to zobaczę, co mi z tego ogólnie wyjdzie. Kurde, miałem to otwarte cały czas, zapomniałem o tym. Więc tutaj młodych królików na razie nie będę wpuszczał. Zostaną na razie one tutaj w tym miejscu. Jak się one prezentują? No wyglądają mniej więcej jak wyglądają. Urosły ostatnimi dniami. Chociaż jestem trochę w szoku, bo po ich brzuchu to mi się coś wydaje, że może im waga mocno przerosnąć, albo i również, chociaż może mnie ukrywał, że to waga. Ale no również zobaczymy, co mi tu z tego wyjdzie. Na tą chwilę widzicie sami, jak one wyglądają. Już tam tych miesięcy im troszeczkę już mają, więc no już żyją jakiś długi czas. A pozmieniać się pozmieniało to, że z tatą tutaj ostatnio wpadłem na pomysł, żeby poprzykręcać takie pojemniczki po lodach, nie po lodach i na pasze, żeby miały, bo udało nie mi się, tylko mojemu tacie zakupić paszę dla królików, żeby przez zimę miały zaś później coś co jeść, jak będę jeszcze im zboża do tego dokładał. No i tak to mniej więcej wygląda, pasza dosyć droga. Nie wiem, jak w porównaniu do kur, ale no za worek paszy zadał 60 zł, bo tam mi mówił, że naprawdę 6 dych za worek chyba 25 kilo. No 25 kilo, jak się nie mylę, w worku paszy się znajduje, więc na tyle królików, ile hoduję, to ze spokojem przez całą zimę zapewne powinno mi wystarczyć, no chyba, że zakupię nowe króliki, szczególnie samice takie, które będę mógł zaś później puszczać po jakimś czasie do zakotu. Bo również tutaj jest plan, żeby na to zakupić i przede wszystkim hodowlę rozwijać w końcu. No bo trzeba w końcu z tym ruszyć, moi drodzy. No nie zostanę tak do wiosny albo i tak dalej, bo kolejne plany i kolejne duże plany się szykują na kolejny rok 2024. Więc tak to jeszcze zobaczcie sami, co tu takiego mi powstanie generalnie. Więc sami będziecie widzieć na kanale, co tu się będzie działo. Kliki są teraz takie, że zamkną chyba wytresowane, bo ostatnimi dniami każą się głaskać. Nie boją się zbytnio, jak bywało to nieraz, że jak chciałem pogłaskać, na przykład uciekałem gdzieś w boki, miałem ciężko je dorwać.
Jeszcze wam to pokażę, no mogą być lekko poddenerwowane, ale no jakoś teraz w tym momencie nie są, więc sami widzicie jak to też wygląda. Jeszcze tydzień temu się bały, żebym ich pogłaskał, jeden i drugi. Kolor skóry naprawdę mają fajny i tak dalej, jak i też kolor futra bym powiedział prędzej. Więc no tak to one wyglądają, więc na tą chwilę są wytresowane, nie boją się aż tak, chociaż zdarzy się jeszcze, że się pewnie przestraszą co i jak, ale za mną jest pewno, że każą się na tą chwilę głaskać, więc generalnie po ostatnimi dniami, które jeszcze były, to tak zauważyłem po ich zachowaniu też również, bo takie są wytresowane. Teraz zobaczcie, jak sobie grzecznie siedzą. Więc no tak to też wygląda. No co tu jeszcze więcej wspominać? No sami widzicie, jak to też wygląda w porównaniu do tego. Jeśli chodzi o młode króliki, no to przesadziłem je z tego miejsca, żeby ta klatka tutaj wyschła. Po tym oborniku, po tych moczu i tak dalej, to też również o to chcę zadbać, żeby jakoś później te klatki na wiosnę wyczyścić. Jedną klatkę w sumie mam, więc klatkę, żeby zaś później na przykład przemyślą wodą i tak dalej, ale to zrobię raczej to wiosną. Jak się nie uda zakupić nowych nabytków, to na wiosnę i zobaczę, co z tego mi mniej więcej wyjdzie, więc zobaczę jeszcze, jak to też będzie się prezentować. Więc to tyle na młodych, z królików, jeśli chodzi o to i tak dalej. Jeszcze dzisiaj opowiem wam, jakie plany są na budowę klatki, bo o tym również dzisiaj powiedzieć zaraz po tym. Tutaj do samca, jak widzicie, już tak tej sierści mocno nie gubi, chociaż nigdy się może zdarzyć, ale tu już nie aż tak jak ostatnio, to był odcinek wtedy sadowli królików, co dla was nagrywałem i tak dalej, więc również tutaj ma zamontowany pojemnik, który mniej więcej ma paszę. No tutaj widzę, że zeżarto, a nie będę za dużo pokazywał, bo tu jest reklama, więc żeby nie było, że później ktoś się do mnie doczepił, więc tak to też wygląda. No wagę też ostatnio przybrał. Jeszcze niedawno był chudy, bo dosyć mocno się wychudził, a teraz no jak widać masy przybrał, więc sami widzicie porównanie. Zobaczymy, jak się będą żywy zimą żywić i tak dalej, bo na zimę jest na jedzenie, zapas zboża i tak dalej, więc szczególnie o to muszę zadbać. Nie tylko zboże, ale i również te myszy, by jakieś warzywka dawać, iść na przykład do sklepu i na przykład kupić im od czasu do czasu główkę kapusty albo główkę kapusty pekińskiej. No bo jakby z mojego ogródka to była, no to jeszcze byłoby to zdecydowanie lepiej, bo wobec tego miałbym tam swoje, ale jakoś za dużo tego na wiosnę, trzeba dużo pomyśleć na tym, żeby ogródek był jak najbardziej zadbany, żeby warzywka później do skarmienia zwierząt były i tak dalej. Więc zresztą tak to by to się prezentowało, jeśli chodzi o kliki i tak dalej, jeśli chodzi o samca i te dwa młode, które tam są przestawione, więc tak to wygląda. Żyją, zdrowe są, więc o to trzeba się najbardziej przede wszystkim zadowolić, że nie chorują, więc to jest na plus. No i teraz to, mamy już 8 minut ponad odcinka na dzisiaj. Jeszcze tak do około 13 minut dla was nagram, więc w dzisiejszym odcinku jeszcze opowiem na szybkości, jakie są plany na budowę klatek i tak dalej. Otóż już nie raz o tym było wspominane, jak miałem jeszcze więcej tych królików, jak mi się udały te wykoty pierwsze u tych właśnie królików i szczególnie, więc no wtedy też opowiadałem, albo jeszcze wcześniej. No natomiast plany, jakie są, tak chcę wam oczywiście o nim opowiedzieć jeszcze dzisiaj, bo kolejny ten film o królikach nie wiem kiedy będzie i tak dalej, więc na tą chwilkę inne filmy mam dla was do nagrywania i vlogi, żebyście coś widzieli tam, vlogi i tak dalej. Oraz też bym zapomniał o ważnej rzeczy, o zadawaniu też masy pytań do Q&A, bo naprawdę chcę te Q&A dla was zrobić. Ostatnio czytałem komentarze, więc troszeczkę komentarzy było w sprawie pod filmem planów na bycie rolnikiem od zera. Także dzisiaj mamy piątek, więc dzisiaj nie film z hodowli królików. Film z królików pojawi się jutro w sobotę o 18:00, a dzisiaj pojawi się vlog, nie vlog, tylko film kolejnych z planów na bycie rolnikiem od zera i już wiem, z czego też się pojawi, bo zresztą była ankieta do zagłosowania, więc to, co było zagłosowane, to wygrywa chyba numer 1 na karcie społeczności w ankiecie, więc zobaczcie sami, co tam takiego się pojawi. A więc plan na budowę klatki lub klatek w przyszłości będzie wyglądał mniej więcej tak, że będę budował klatki nowe,
bo ja będę chciał rozpocząć później większy interes z królikami i tak dalej, to obstawiam, że na wiosnę być może pojawią się jednak nowe nabytki. Jak się przez zimę nic nie uda z nowych nabytków zakupić i również to, za to was przepraszam, ale no ewentualnie we wiosnę postaram się, żeby funduszy uzbierać jakoś i iść do roboty przez ten okres zimowy i sobie i zarobić na to, żeby później móc sobie rozwijać nie tylko farmę, ale i również hodowlę zwierząt i również tego typu, co tam w przyszłości chcę robić, więc sami dobrze będziecie widzieć, co tu się będzie działo. Plan na budowę klatek na wiosnę będzie taki, że raczej zbuduję jeszcze dwie takie same klatki, jakie tutaj są na tą chwilę, ta jedna klatka, bo naprawdę wobec mnie bardzo ona mi się widzi. Trzydrzwiowa, czyli z jednej i z drugiej, drzwi po bokach i po środku. I za to też zrobić piętra, żeby później miałbym zakupić samiczki i również no to jakby się zaś wykociły, to wiadomo, żeby też miały miejsce na młode zaś na odsadzenie, więc myślę, że z dwie takie klatki dobuduję, jeśli chodzi o wiosnę już, więc raczej wiosną będę budował i tak samo w filmie w planów na rok 2024 również się taki film pojawi jeszcze, więc zresztą będę opowiadał jeszcze nie raz pewnie o tym, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie tylko królikami się będę zajmować, ale i również inną hodowlą zwierząt, więc zobaczę, co jeszcze może mi z tego wypału wyjść, więc zobaczycie sami zresztą na kanale, co tu się będzie działo. No i także to są takie plany, że dwie takie same klatki zbuduję o takiej samej wielkości i o takiej samej wysokości, mniej więcej tak jak teraz. Kolejne klatki, jeśli bym miałbym budować, to miałbym zdecydowanie takie, że większe, jeśli chodzi o wysokość klatek, żeby były wysoko, nie aż tak przesadnie wysoko, ale również na tyle, żebym mógł dosięgnąć do mojego wzrostu, żebym mógł dosięgnąć na przykład do karmienia, albo zaś do przesadzania, albo też do wydzierżania obornika od nich i tak dalej, żeby szło łatwo zrobić, więc takie myślę, że po trzy piętra może taką bym kratkę też budował, że tutaj byłyby na dole, tak jak teraz tu widzicie od spodu te kratki. Zaraz wam zresztą zaprezentuję, czyli pustej co tu jest, a do góry burdel. Tak by to wyglądało, że kratkę miałbym zbudować na wysokości taką, że kolejna kratka się byłaby na większą, dużą hodowlę królików. To tutaj byłoby tak, że piętro jedno, piętro drugie, no i jeśli klatka wysoka, no to na jeszcze jedno piętro, żeby zaś było można też odsadzać młode, żeby w jednym rzędzie na przykład znajdowało się 8 sztuk, przykładałem się samiczce wykocą, później jak będę miał samiczki również na zakup i tak dalej, to tym bardziej o to chcę przemyśleć nad rozwiązanymi sprawami dotyczące właśnie wykotu, co i jak, żeby tutaj ze spokojem było jak było. No bo na wiosnę w planach chciałbym rozpocząć nową hodowlę królików. Myślę, że może raz podrasowe przejdę, ale to zobaczę jeszcze jak to przez zimę się jeszcze zastanowię, co i jak, co by tu takiego zrobić, więc sami będziecie widzieć zresztą, co tu takiego też wyjdzie, więc śledźcie na bieżąco kanał, a się przekonacie, co tu się będzie działo mega, bo naprawdę o to chcę też dla was zadbać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakoś miało też sens, więc tak to też o to chcę tutaj zadbać, żeby to wyglądało jak wyglądało. Więc takie oto są plany na budowę kratek, jeśli chodzi na wiosnę i nie tylko, więc jeszcze w planach na rok 2024 opowiem konkretnie, co jeszcze się pojawi, jakie są do zrealizowania plany, żeby zainwestować to wszystko też, to wiadomo, że trzeba mieć fundusze, wobec tego się nie da. Dobrze, moi drodzy, miałbyś 13 minut filmu, a mam zaraz 14, więc będę kończył. Więc ja wam dziękuję z tego miejsca za oglądanie, to był odcinek z hodowli królików mięsnych i tak dalej, które hoduje i tak dalej, więc tak to wygląda. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarz udostępniajcie także innym, wpadajcie na kanały, które standardowo wymieniam i będę wymieniać starutki czas. Dodawajcie masę pytań do Q&A, bo naprawdę chcę też o to Q&A, żeby się pojawiło na tym kanale i tak dalej, na 50 vlog z niespodzianką, więc także zadawajcie pytania, bo jeszcze macie kupę czasu na to. I do zobaczenia już w jutrzejszym vlogu. Mam nadzieję, że z gospodarstwa mojego wujka ze wzrostu zbóż ozimin, które były siane w tym roku, więc zobaczymy sami, co jeszcze z tego wyjdzie, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć!